Cześć, to CryptoGame i witam was już już chyba w 17 odcinku, jak tutaj widzę, czekajcie, sprawdzę. Tak, w 17 odcinku z serii Creeper vs. WWE Superstars. Kolejna walka jest od, już wam mówię, Karola Zagadło. Walka pomiędzy Creeperem, Ricochetem i Samoa Joe. Jeszcze było, że Samoa Joe miał ze mną walczyć, ale postanowiłem jeszcze to pomieszać i jeszcze dać Ricocheta, żeby było dwa w jednym, żeby nie było, bo nie mam czasu tak dużo, to są szkolne rzeczy i takie inne. I tak. I teraz nie wiem, czy jeśli zgadniecie, skąd mam tego Samoa Joe, to przypnę wam serduszko. Nie wiem, czy zgadniecie, skąd to jest. Albo dobra, wam już powiem, to jest z kariery, jakby coś. Dobra, dobra. Teraz będzie High Flyer z Ricochet. Extreme Rules walka. Jeszcze zostało mi z Aleister Blackiem, Shinsuke Nakamura, Jeff Hardy i Randy Mortonem na raz. Coś jeszcze? Sprawdzi się, zobaczymy. Potem sprawdzę, czy coś mi jeszcze zostało. Wszyscy szykują się w rogu, kopniakiem w twarz zaczynamy, nie, kontra Ricocheta. Uderzenie, rzut, piękny rzut Creepera. Kopniakiem w twarz. Zobaczymy, czy Ricochet wygra tą walkę. Czy to może być Samoa Joe? Czy może też i Creeper? Kontra, ale piękny wyrzut do góry. Creeper schodzi na dół. I chyba chce wziąć kendosticka, tak. To jest mój ulubiony przedmiot w tej grze. Najszybszy. Samoa Joe obrywa z kendosticka. I teraz Creeper niszczy Samoa Joe kendostickiem. Teraz Ricochet obrywa kendostickiem. Piękny wyrzut, piękne. Ricochet teraz, pięknie. Czy teraz to będzie szansa, żeby Ricochet to wygrał? Kontra. Teraz piękne uderzenie z pięści. Kontra Ricocheta. Kontra Creepera. Nie, chyba nie. Jednak nie ma kontry. Ale piękny wyrzut. Creeper na kendosticka. Ricochet idzie na dół. Czy chce wziąć jakiś przedmiot? Co bierze? Ujuj, bierze stół. Kontra Creepera. Kopniakiem w twarz. Teraz to może wykorzystać Ricochet. Pin. Nawet nie przy jednym. To może być to. Nie, jednak kontra. Czyli Ricochet wyrzuci Creepera. Nie, tak go zostawiaj. Teraz idzie atakować Samoa Joe. Piękne uderzenie prosto w twarz. Kopniakiem w twarz, nie kontra. Creeper leży. Czy Samoa Joe da radę? Creeper musi niestety wyjść z ringu. Się rehabilitować. Co robi Ricochet? Czy będzie piękny skok? Jest piękny skok! Czy to już koniec? Nie! Czy Samoa Joe wałtuje? Raz! Dwa! Tak! Wałtował. Czy będą dwa skoki na Samoa Joe? Elbow drop! Elbow drop! Kolejny raz. Elbow drop. Piękny skok, ale niestety źle, nie trafiony. Kontra Ricocheta. I piękny kopniak w Creepera. Kimura lock. Kimura lock. To będzie koniec. Czy Ricochet odklepie? Nie, to nie może się tak zdarzyć. Nie, jednak kontra. Jednak kontra, raz, dwa, nie. Piękne uderzenie.
źle niestety. Rikosz, Creeper nie trafił kopniakiem w twarz. To może być ta szansa. Będzie GTS, suplex. Raz, dwa. Nie po dwóch, ale teraz bierze Kendo Stick, Samoa Joe. Super kick. To już koniec, tak szybko. Wygra ten mecz. Raz, dwa. Nie. Creeper jeszcze nie wygrał tej walki. Co robi Creeper z tym stołem? A, przepraszam, to jest inne sterowanie. Creeper, znaczy Ricochet wstaje. Schodzi na dół. Samoa Joe jest podnoszony przez Creepera. Czy to coś się wydarzy? Ricochet bierze drabinę! Piękny wyszedł Samoa Joe! Creeper podnosi Samoa Joe. Kontra i piękne uderzenie drabiną prosto w Creepera. I Samoa Joe. Co tu się dzieje w tej walce? Co robi Ricochet? Czy to już koniec? Raz, dwa, nie! To nie koniec. Jak źle zrobione. Kontra Creepera. Kontra Creepera po raz kolejny. To będzie piękny wyrzut. Kontra Ricocheta po raz kolejny. Piękne uderzenie w Creepera i Creeper wychodzi z ringu. Teraz to walczy Ricochet i Samoa Joe. To może być koniec, nie. Raz, dwa, trzy. Samoa Joe jest tym czempionem Golden YouTube. Samoa Joe nowym czempionem Golden YouTube. Co tu się stało? To już koniec triku Creepera. Przecież jakieś ostatnie 7 odcinków wygrywał te walki, a niestety przy Samoa Joe przegrał. No więc dziękuję wam za oglądanie, wbijajcie na mojego Twittera, ponieważ mi złożono choć w poniedziałek mam nowy. No więc trzymajcie się i cześć!